W projekcie chodzi o zamontowanie u mieszkańców, którzy zgłosili się do programu, urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne ze źródeł solarnych. Projekt prosumencki, fotowoltaika, nakierowany jest tym razem wyjątkowo na odbiorców prywatnych, indywidualnych, właścicieli domów jednorodzinnych. Fotowoltaika, czyli energia odnawialna, prąd, za który płacimy, szacowana wartość w mojej ocenie to jest około 2000 zł rocznie. Natomiast dzięki tymże instalacjom fotowoltaicznych możemy ograniczyć koszty energii elektrycznej zużycia do 10%. Podczas sesji radni przegłosowali uchwałę, która pozwoli miastu rozpocząć działania związane z projektem. W celu jego realizacji miasto nawiązało współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych. Jest to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, gdzie 85% wartości projektu jest to dofinansowanie w ramach tego programu. Tym, którzy przystąpią do programu, ma się opłacić. Średnia wartość dla domku jednorodzinnego o średnim zapotrzebowaniu na energię elektryczną to jest 3 kW. 3 kW to są 3 baterie fotowoltaiczne, czyli koszt około całej instalacji fotowoltaicznej, czyli baterie, urządzenie do zmiany prądu z stałego na zmienny, to jest koszt około 20 tysięcy. W tym udział własny 15%. Uważam, że warto. Projekt będzie polegał na dostawie, montażu i oczywiście przystosowaniu do potrzeb domku jednorodzinnego przez wyspecjalizowane firmy. Inwestor po prostu musi przygotować pieniądze, zapłacić i później użytkować. Energia elektryczna z energii słonecznej i o taką samą ilość wyprodukowanej przez baterie fotowoltaiczne energii obniża się energia, którą normalnie kupujemy. Do urzędu spłynęło 48 deklaracji osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Są to indywidualni właściciele domków jednorodzinnych i koniecznie mieszkańcy Bolesławca. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku.